W tym filmie chciałem wam wyjaśnić, dlaczego do Barcelony trafił Olmo, a nie Nico Williams. To znaczy, że całe całość tego filmu to nie są jakieś fakty potwierdzone, tylko to są takie moje przypuszczenia, spostrzeżenia tego, co się działo w gabinetach Barcelony. Jak to wyglądało i jak to było wtedy. I czy jest szansa na ponowne przyjście Nico? Czy jest myśl, żeby przyszedł jeszcze Nico? I zacznijmy. Zacznijmy może od tego, że i Nico i Olmo byli dość ważnymi piłkarzami podczas mistrzostw Europy. Nico natomiast oczywiście od pierwszych minut zawsze grał. Podstawowe skrzypce robił świetny duet z Jamalem. Olmo dopiero po kontuzji Pedriego stał się takim oczywiście bardziej kluczowym graczem tej kadry. No i dotarli do finału, wygrali ten finał. No i wiadomo było, że po dobrych sezonach mogą zmienić kluby. No i odezwała się Barcelona. No i teraz przypuśćmy moje założenia. Moje założenia były takie. Bo Nico interesował działaczy już też wcześniej, wiadomo. Ale powiedzmy, że to był taki główny cel do pochwycenia. Nico Williams. I tak czas minął, bo tam cały lipiec tak minął jakoś. Gdzieś to było bliżej, później troszeczkę dalej, też nie wiadomo było, co się dzieje. Nie pamiętam dokładnie wszystkich okoliczności i wszystkich szczegółów. Zakładam po prostu, że Laporta bardziej myślał, że uda się może ściągnąć trochę go taniej tego Nico, niż po prostu wpłacając całość klauzuli. To jest oczywiście jak moja przypuszczenia po prostu. Jakby nie wiem, czy to jakieś inne kwestie były. Natomiast takim planem B był Olmo. I przede wszystkim też chciałem powiedzieć, ponieważ bo dużo też widziałem filmów, że były pieniądze na Nico, że za podobną kwotę przyszedł Olmo, że nie było już później pieniędzy na Nico. Zakładam taki scenariusz, że Barcelona miała powiedzmy budżet, żeby zrobić właśnie jeden taki duży transfer. Albo Nico, albo Olmo. Plus albo z wypożyczeń, albo jakoś tak może do darmo kogoś wprowadzić na pozycje takie typowo brakujące, tam boczny obrońca i defensywny pomocnik. Ale w głównej mierze okienko skupiło się na tych dwóch nazwiskach. I co? No Nico troszeczkę tam czekali różne, bo zakładam też, że bez pieniędzy na Nico wydanych większych niż na Olmo, ciężko byłoby cokolwiek jeszcze zrobić, ale zakładam, że Laporta tak myślę, że może będzie jak rok temu, że no, w tamtym roku na koniec okienka wypożyczyłem Felixa, wypożyczyłem Cancelo, bo nie on myślał, że wypożyczy znowu, nie wiem, Cancelo, jakiegoś defensywnego znajdzie i w ogóle będzie świetnie, ale się przeliczył. No i już przyszli do negocjacji z Olmo, też warto zaznaczyć, że Olmo był łatwiejszy do wyciągnięcia teoretycznie. Dlatego, że Nico ma 22 lata, to jest młody zawodnik. Wiecie, Bilbao ma świadomość, że to jest perełka i poza tą klauzulą, którą on ma, która może wzrosnąć z nowym kontraktem, nie wiem, kiedy on ten nowy kontrakt podpisze, czy już podpisał wcześniej, bo pewnie podpisał, tylko teraz o tym zapomniałem. Że ta wartość wzrośnie, no i teraz powiedzmy nie ma co go, że tak powiem, sprzedawać. Ale taki Olmo, bardzo dobre euro, bardzo dobry zawodnik, do tego nie ukrywam, ale podatny na kontuzję. Zakładam, że nie do kiedy on miał kontrakt z Lipskiem, wydaje mi się, że do 2027, jeżeli ktoś pamięta jego kontrakt z Lipskiem, to kiedy był, to proszę mnie popraw się. On już teraz ma chyba 29 lat, jeżeli dobrze pamiętam. I właśnie za rok, będzie dobrze myśleć, za rok wykończył 30. No i wydaje mi się, że to byłyby takie, powiedzmy, już takie ostatnie naprawdę dobre pieniądze, które Lips mógłby dostać za niego. Bo no powiedzmy, że za rok skłosiłby się ten City, daliby jakieś tam pieniądze, ale to nie byłyby takie pieniądze. Teraz City zakładam też, bo zainteresowany Olmo, ale zakładam bardzo to po prostu szybsza i też też jest warto zaznaczyć, że Olmo jest wychowankiem Barcelony. Bo on był w juniorach, później trafił do Dinama Zagrzeb, bo nie było szansy dla niego na grę. Z Dinama do Lipska i
Wiadomo, także zakładam też taki scenariusz, że po prostu Alba był łatwiejszy, mimo że mógł pewnie trafić do City czy gdzieś tam, ale no wyszło jak wyszło. No i został podpięty ten Olmo i zakładam, że Laporta myślał już bardziej możliwe, że nie tyle co o Nico, co bardziej myślał, że może jeszcze próbował pewnie coś ugrać jeszcze z tym Nico, bo wiadomo, że Laporta go bardzo ceni i bardzo by go chciał. Ale zakładam, że byłoby to ciężkie, zwłaszcza, że jeszcze były inne pozycje do wzmocnienia. Zwłaszcza, że no już pod koniec zakładam, że się pogodzili z tym, że funkcję bocznego obrońcy i defensywnego będą brali Mark Bernal defensywnego. Przypominam, że on się wysypał do końca sezonu meczu z Rayo, zerwany więzadła, bardzo mi przykro Mark. I Hector Ford myślę, że dostanie po prostu więcej szans jako prawy obrońca. Ewentualnie zimą może uda się kogoś jeszcze sprowadzić, to jest oczywiście zamknięty rozdział. Zakładam też, że po prostu też był duży nacisk ze strony fanów, którzy po prostu tego Nico chcieli i no, widzieli, jaki to jest tu z Jamalem, jak Jamal sobie radzi, no i kurczę, no fajnie by to chodziło, nie? Fajnie by to chodziło i każdy myślę, że to chciał. Ja sam byłem przekonany, że kwestia Nico to jest może nie tyle co dzień, co myślałem, że wiecie, najlepiej któregoś dnia po prostu włączy telefon, zobaczy, o, here we go, Nico do Barcelona, come here. No i będzie. No i nie będzie, bo już wiadomo było pod koniec sierpnia, że Nico jednak przedłużył kontrakt z Bilbao, gdzie zostanie jeszcze na ten sezon. No i zakładam, że jeżeli ten sezon dla Bilbao będzie powiedzmy dobry, co oznacza dobry, powiedzmy dla mnie Bilbao, wydaje mi się, że jest w stanie wykręcić półfinał Ligi Europy i powiedzmy jest w stanie powalczyć o top 4. Może nie teraz wejść, ale powalczyć na pewno. Jeżeli dostaną się do top 4 i powiedzmy, no wydaje mi się, że półfinał Ligi Mistrzów to jest taka naprawdę dobra rzecz dla nich, no to jest dla mnie dobry sezon Bilbao. No i myślę, że tak, to są takie główne czynniki, o których ja teraz mówię, że mogły wystąpić przy transferze i Nico i Olmo. No i co? Czas pokazał, mamy Olmo. Teraz oczywiście znowu kontuzja taka, może nie tyle co krótka, co zakładam, że już na następny mecz, nie no, na tydzień będzie już dostępny, bo chyba przeholowałem, bo teraz na Monaco nie był dostępny, więc zakładam, że na następny mecz na Ligi w ten weekend to nie będzie. Nie wiem w sumie ile to kontuzyjnego trwa, nie sprawdziłem tego, ale dobra, nic. No cóż, mamy Olmo. Ja nie zamierzam narzekać, ja się będę do mnie szczery, ja się cieszę tym, co mam. Bo wydaje mi się, że właśnie tak postrzegałem też to okienko, że przyjdzie albo Olmo, albo Nico, przyszedł Olmo. Myślałem, że się po prostu uda jeszcze powiedzmy zdobyć właśnie i defensywnego jednego. I powiedzmy uda się zdobyć jeszcze jednego wyższego obrońcę. Wykładałem taki scenariusz jak rok temu z Felixem i Cancelo. No, że się nie udało, no to nic z tym nie zrobimy. Ale no nic. Czy wyszła Barcelona źle? No, to nie było dobre okienko, bo później po tym transferze tego wiadomo było, że trzeba będzie go też zainwestować i oczywiście trzeba było się pozbywać. Nie zapomnę o Asensio Gundogana nigdy, to był taki false start dla mnie, że naprawdę bardzo za to okienko nie powinna być w ogóle pozytywnie oceniana. O inne tam pożyczenia, inne tam kwestie, to trochę nie chcę o tym mówić, bo to nie ma sensu. Uważam, że kto miał powiedzmy odejść, to odszedł, kto został wypożyczony, został wypożyczony. No może z wyjątkiem Lengleta, bo już bym chciał go na niego powiedzmy dostać jakieś pieniążki, nawet jeżeli to miały być, nie wiem, jakieś naprawdę takie drobniaki. Nawet nie wiem ile, ale takie naprawdę drobne pieniądze, żeby po prostu przytulić, żeby on sobie gdzieś grał, a cały czas teoretycznie jest na jest piłkarzem Barcelony wypożyczonym do Atletico. Nie wiem, czy to Atletico będzie chciało go wykupić. A to, że mają Lenormanda i José María Jiméneza, który strzelił wczoraj gola z Lipskiem, więc no zobaczymy. Tak czy siak, no ja uważam, że nie było najgorzej. Jeszcze jest kwestia tego, czy Nico mógłby przyjść za rok na przykład do Barcelony, bo też się już tak mówi, że to jest za rok. No, ale szczerze uważam, że Nico to będzie taki transfer, który
No będzie w głowie Laporty długo i on zawsze będzie gdzieś tak z tyłu głowy, że o, Niko przyjdzie, może Niko przyjdzie, może Niko przyjdzie. I co okienko będzie po prostu temat Niko. Czy to będzie zima, czy to będzie lato, za rok. Aczkolwiek będę tam jeszcze jeden, nie jestem przekonany, dlatego że nie wiem, jak działa te negocjacje. W sensie ja tak patrzyłem na to, że może to Laporta negocjuje troszeczkę lepszą cenę niż po prostu wpłacenie klauzuli. Podczas gdy przyjdzie taki klub z Premier League bądź PSG, bo tak sobie też myślę o przyszłości Niko. Na przykład uważam, że po tym sezonie, jakby PSG po niego przyszło jako następstwo z Mbappé, nie byłoby nie byłoby dla niego źle, tak? Przyszli by, zapłacili te pieniądze, powiedzieli, no słuchaj, bardzo dobry się piłkarz. No przyjdź do nas, będziesz następcą Mbappé. Bo oni nie mają teoretycznie jeszcze następcy Mbappé. Znaczy, no jest Barcola, jest taki młody, co przyszedł, ale on jest jeszcze młody i nie wiem, co z tego będzie. Zobaczymy. Tak czy siak, tak mi się to po prostu wszystko układa w głowie. Nie zamierzam narzekać. Olmo, początek sezonu dobry. Już trochę bramek strzelił. Teraz się kuruje. Uważam, dobre, solidne wzmocnienie, też fajne pod Flicka. No i tyle. No, nie wiem, co jeszcze mogę więcej powiedzieć. Nie ma sensu już chyba przedłużać. Tyle, do zobaczenia wkrótce. Elo.